Niech będzie odpalony. Dzisiaj temat prostowania przedniego zawieszenia. Jest to temat bardzo kontrowersyjny, między innymi dlatego, że ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierownika motocykla, jak i innych uczestników ruchu. Posłuchajcie więc, jakie jest moje zdanie na ten temat oraz jakie ja mam doświadczenia w tej kwestii. Temat prostowania przedniego zawieszenia pojawia się praktycznie zawsze w przypadku, gdy zdarzy się gleba i przednie zawieszenie ulegnie uszkodzeniu, albo gdy trafia się wyjątkowa okazja w niewielkich pieniądzach kupić uszkodzony motocykl. W obydwu tych przypadkach podczas budżetowania ewentualnej naprawy pojawia się nieodparta pokusa, czy aby nie zaoszczędzić parę groszy i pewnych elementów nie wymieniać na nowe, a próbować naprawić. Tak się składa, że mam akurat uszkodzone powypadkowe zawieszenie, więc mogę Wam na jego przykładzie dokładnie pokazać, co i jak. Tu, jak widzicie, mamy zawieszenie tak uszkodzone, że chyba nikt z Was nie ma wątpliwości, że ono już po prostu nie nadaje się do jakiejkolwiek naprawy. Tutaj również goleń tego zawieszenia jest dosyć dobrze zagnieciona, chociaż o dziwo tak wygląda na prostą. Tutaj na wysokości półki nie widać jakichś uszkodzeń. No ale to uszkodzenie, to wygięcie już ją po prostu dyskwalifikuje. W tym momencie pragnę również przypomnieć o tym, abyście dali łapkę w górę i zasubskrybowali mój kanał, jeżeli to, co tutaj widzicie, Wam się podoba. My natomiast przejdźmy do drugiej połowy, do drugiej lagi, goleni, drugiej części tego zawieszenia, którą mam tutaj rozłożoną. Ona teoretycznie wygląda lepiej. Zobaczcie, zagniecenie wcale nie jest takie duże. Czy można więc i czy warto je naprawić? Otóż moim zdaniem kategorycznie nie. A to z tego powodu, że taki upside down, ta rura nośna upside down jest z bardzo cienkościennej rury zrobiona. To jest bardzo cienkościenna rura, więc jeżeli sobie popatrzymy na to zawieszenie w ten sposób, może na zdjęciu teraz będzie to lepiej widać, to zawieszenie tutaj zrobiło się harmonijką. Wyprostowanie tego nigdy już nie spowoduje, nie będzie się dało uzyskać gładkiej powierzchni tej rury. Ona zawsze będzie tutaj już karbowana. Goleń wygląda dobrze. Trzeba by ją oczywiście sprawdzić, czy jest prosta, czy nadaje się jeszcze do czegoś, chociaż po pobieżnych oględzinach wydaje mi się, że można by ją jeszcze wykorzystać. Ale mamy jeszcze tutaj element tłumiący, a amortyzator, który jest w środku. I on, mimo że wygląda na prosty, to zobaczcie, on już chodzi tutaj z zacięciem. To się gdzieś tam zagniotło i już nie jest proste. Myślę, że gdyby ten element włożyć teraz do zawieszenia, zalać je olejem, zamontować do motocykla, to nie odczulibyście tego progu, bujając przed nim zawieszeniem. Ale ta usterka wyszłaby przy pierwszej wymianie uszczelniaczy i oleju w tym przednim zawieszeniu później. To już moim zdaniem kwalifikuje się do wymiany.
Co więc można odzyskać z takiego zawieszenia? W jaki sposób je naprawić? Otóż jeżeli pójdziecie sobie do dealera, to całą tą rurę łącznie z tym elementem będziecie mogli kupić jako jedno. Ale jako zamienniki można kupić samą rurę nośną. Ona najczęściej jest tutaj wkręcana oraz blokowana, tak jak tutaj widzicie, małym imbusowym brokiem. To trzeba dobrze nagrzać. Tu jest mocny klej, ale rurę da się wyjąć z tego odlewu. Jeśli mocowanie błotnika oraz mocowanie zacisku hamulcowego nie są uszkodzone, są proste, ten element można jak najbardziej odzyskać. Można odzyskać również te tulejki. One, jak widać, są w bardzo dobrym stanie. Sprężyna oczywiście też jest niczego sobie. Nie ma jej w zasadzie nic do zarzucenia. I korek też jeszcze podziała. Tak więc w tym zawieszeniu, w tej jego części, do wymiany jest moim zdaniem rura. Nie da się jej naprawić. Oraz ja osobiście wymieniłbym jeszcze ten element tłumiący. Tutaj w tym podejrzewam, że można by odzyskać korek oraz te tulejki. Tam więcej się do niczego nie nadaje. Można by próbować jeszcze ewentualnie odzyskać ten dolny uchwyt, uchwyt ośki, uchwyt zacisku hamulcowego oraz błotnika. To wygląda na całe i nieuszkodzone. Notabene spójrzcie, że ono się wygięło właśnie tu w tym miejscu, tu na dole, a nie na wysokości półki. W przypadku klasycznego teleskopowego zawieszenia sprawa wygląda trochę inaczej niż w przypadku upside downa, którego pokazywałem Wam przed chwilą. Tak się składa, że klasyczne rozebrane zawieszenie mam również pod ręką, więc również i na jego przykładzie mogę Wam pokazać, jak to wygląda w przypadku jego uszkodzenia. Jak widzicie, tutaj teraz mam takie klasyczne zawieszenie teleskopowe. To akurat konkretne pochodzi z Hondy CX500, więc jest, jak na dzisiejsze czasy, można powiedzieć, że przedpotopowe i bardzo proste. I takie zawieszenie teleskopowe uszkadza się zazwyczaj w inny sposób niż taki upside down. Jeżeli sobie to porównamy, zobaczcie, że tu zagięła się rura nośna. W tym zawieszeniu również wygięłaby się rura nośna, gdyż goleń jest dużo grubsza, dużo sztywniejsza i takie zawieszenie wygina się, takie klasyczne, wygina się zazwyczaj tutaj pod półką, gdzie jest sama rura nośna. Wynika to z faktu tego, że jeżeli tutaj zawieszenie jest uchwycone w półkę, tu zadziałamy siłą, no to zawsze pada najsłabsze ogniwo, czyli ta rura. W takim zawieszeniu teleskopowym ta rura jest z dużo grubszego materiału. To jest po prostu grubsza i cięższa rura, więc gnie się również trochę inaczej niż rura taka cienkościenna, jak jest w upside downie. I jeżeli chodzi o prostowanie takich rur, to jeśli nie ma jakichś właśnie, jeśli nie pojawią się jakieś karby, tylko jest to łagodny łuk, można ewentualnie próbować prostować taką rurę, ale to prostowanie też nie jest takie proste. Gdy weźmiemy sobie to zwyczajnie na prasę, podeprzemy w dwóch miejscach, naciśniemy w trzecim, to może się zdarzyć, że ta rura, mimo że jest grubościenna, po prostu powypłaszcza się w tych miejscach podparcia czy działania siły i straci swój kształt. To też nie jest takie proste.
Za to jest zazwyczaj mniej elementów do wymiany, jeżeli dojdzie do skrzywienia takiego klasycznego, teleskopowego zawieszenia. To akurat jest bardzo proste. Tutaj w środku, w goleni jest ten, że tak powiem, tłumik olejowy, ten amortyzator, więc jeżeli zegnie się rura, to zegnie się również razem z nią tylko sprężyna, która no, może się zginać i nic jej po prostu nie będzie. Nawet jeżeli będziemy mieli nowocześniejsze zawieszenie, takie zwykłe teleskopowe, ale też z takim tłumieniem już, że tak powiem, bardziej zaawansowanym, jak pochodzącym z tego upside downa, to też prędzej wygnie się element tutaj, który nie pracuje, który nie współpracuje z tymi tłoczkami, więc jeżeli nawet to delikatnie wygięłoby się tu w tej okolicy, to można próbować to prostować i wtedy jest szansa, że uda się to naprawić i nie trzeba będzie wymieniać tego elementu. Tak więc klasyczne teleskopowe zawieszenie zazwyczaj jest łatwiej i taniej naprawić niż takiego upside downa, w którym to częściej właśnie trzeba wymieniać więcej elementów. Na koniec mam dla Was niestety niezbyt dobrą wiadomość. Z doświadczenia wiem, że po naszych drogach jeździ dużo więcej motocykli z źle, nieprawidłowo naprawionym przednim zawieszeniem lub po prostu prostowanym na sztukę, niż zdajecie sobie z tego sprawę. Co prawda, w ostatnich latach sytuacja zdecydowanie się poprawia, bo jest po prostu większa dostępność części zamiennych, są one tańsze, a także koszt robocizny jest większy i przez to czasem po prostu nie opłaca się na sztukę naprawiać przedniego zawieszenia, a lepiej naprawić je w sposób profesjonalny. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.